Hej, cześć, dzień dobry, witam was ponownie w serii Zagrajmy w Kingdom Hearts. Tym razem będzie to gra Birth by Sleep, czyli piąta odsłona serii, ale zarazem trzecia duża odsłona serii. Nie tak duża jak jedynka i dwójka, ale dużo większa niż wszystkie pozostałe właśnie spin-offy, może razem wzięte. Jest to gra wydana początkowo na PSP, gra z całkiem sporym budżetem, gra, którą można uznawać za pełnoprawną część serii, tak samo jak jedynkę i dwójkę, jeśli chodzi o to, co sobą reprezentuje, i gra, którą wielu nazywa Kingdom Hearts Zero, jako wielki prequel wszystkiego, co później się w tej serii pojawia. Jest jeszcze jedna gra, która wychodzi dużo bardziej wstecz fabularnie, jeśli dobrze rozumiem, czyli Kingdom Hearts X, ale jest to spin-off taki mobilny, który jest po prostu więc nie wiem, czy można go tak liczyć. Myślę, że możemy uznać, że po prostu to wszystko, co tutaj poznamy, tak się to wszystko rozpoczęło. Poznamy tu wydarzenia, które popchnęły w ruch wszystko, co nastąpiło później, w następnych odsłonach. Poprzednim razem zakończyliśmy sobie Kingdom Hearts 358 przez 2 dni i tamtejsze przygody Roxasa, Axela i... był tam ktoś jeszcze? Coś nie pamiętam. Ale właśnie byli oni i... mieliśmy tam dwie nowe jakby tajemnice, które się pojawiły, a mianowicie relacje Axela z Sykesem, o co z tym chodzi. Nie wiem, czy będziemy mogli znaleźć odpowiedź w tej części, ale mam nadzieję, że w którejś z części taką odpowiedź znajdziemy, bo było wielokrotnie nam pokazywane, że oni się bardzo dobrze znali i dzielą wspólną historię, wspólne plany, wspólne cele, wielkie kłótnie i tak dalej. I czy będziemy mogli tego doświadczyć w tej grze? Szczerze mówiąc, się nie zdziwię. Jeśli w innej, nie wiem, ale na pewno na to czekam. Mieliśmy też drugi element tam, zapoczątkowany, fabularny, bardzo duży wątek, czyli Zigbar, mam nadzieję nie mylę tutaj jego imienia, Snajper, tak go nazywajmy, on znał Roxasa z wcześniej niż Roxas istniał na świecie. Zigbar dzieli bardzo długą historię z Roxasem, bardzo się znają, mają długą historię, ale jakim cudem? O co chodzi? I powiedziałbym, że jestem szalenie zaspoilerowany, jeśli chodzi o Birth by Sleep, ale nie do końca to jest prawda, bo wiem tyle, co pokazuje mi ten ekran startowy. Hej, znaczy wiem, że jest to prequel i wiem tyle, co pokazuje mi ten ekran startowy i wiem, że mamy tu trzy kampanie główne, co troszeczkę może sugeruje ten ekran startowy, więc... wcielimy się tutaj w Terę, w Aquę i w Roxasa. Mimo, że jest to prequel, są to wydarzenia odgrywające się dużo wcześniej niż kolejne części, gdzie Roxas narodził się pod koniec pierwszej części, to dlaczego tutaj, w tej grze jest lata temu i o co z tym chodzi? No właśnie, to jest chyba taka najważniejsza rzecz, z którą się zaczyna tą grę, co tu robi Roxas i o co chodzi z jego tutaj relacjami właśnie z Zigbarem, bo wielokrotnie mieliśmy podkreślane w właśnie 358 przez 2 dni to, że oni się bardzo nie lubili, albo trochę lubili, ale później na przykład nie lubili, nie wiem, ale sposób, w jaki Zigbar traktował Roxasa, był taki bardzo ciekawy, że celowo chciał się z nim pojedynkować i wydawał się trzymać jakby ciężką urazę do niego, coś w tym stylu. Ale zarazem niekoniecznie nienawiść, tylko urazę, jakby przyjaciel, który go zdradził. Takie przynajmniej odczucia mogłem wyciągnąć z tamtej gry. No i właśnie ten wątek Zykesa i Axela, który podobnie wyglądał, hej, my się dobrze znaliśmy, przyjaźniliśmy, ale to się w pewnym momencie rozpadło. I o co z tym chodzi? Jedną odpowiedź na pewno dostaniemy w tej grze, drugą nie mam pojęcia, ale jestem gotowy, aby rozpocząć Kingdom Hearts Zero, bo myślę, tak będę tą grę nazywał. Wydaje mi się to bardzo odpowiednia nazwa. I już jestem gotowy na dzień 357. Łzy. Bo tych było dużo do tej pory, w praktycznie każdej odsłonie. Ale myślę najwięcej, oj, najwięcej we 358. I może tutaj będzie tego więcej. Okej, zaczynamy z niską rozdzielczością. To pierwsze, co tutaj widzę, uruchamiając tą grę, że z tymi informacjami początkowymi coś jest nie tak i że to nie do końca jest Full HD, to już bardziej.
logoski, które znamy. Więc od tego momentu, tak jak mówiłem przy 358, nie mam pojęcia, co mnie czeka. Ale to jest ciekawe. To już na początek jest bardzo fajne. I kojarzy mi się niesamowicie ze Final Fantasy X głównie. No, klimaty bardzo dziesiątki. Pokaż mi swoją twarz, wielki złoczyńco tej gry. Jest Aqua, są te dziwne witraże disneyowsko-kingdomowsko-finalowe. Cały czas nie jestem pewny, właśnie czy... okej. Jest koleś, który wygląda jak Riku 2.0. Jest ten wielki zły, który wygląda jak... Hey, Triforce. Wygląda jak Zigbar właśnie. Mamy księżniczki. Wątek siedmiu księżniczek był niesamowicie ważny, ale raczej... Jeśli cały czas tutaj będzie ważny, to nie będzie jedną z nich Kairi chyba. To jest koleś, którego znamy. I oni wszyscy we trójkę noszą te stroje. Wojowników jakichś, super. I my to widzieliśmy w dwójce, w tej komnacie. Cały czas nie wiemy, o co chodzi chyba z tymi komnatami dwiema. Komnatą przebudzenia i snu. I o co z tym chodzi? Czy to jest symboliczne, czy faktycznie Roxas przebiega przez kino disneyowskie? Okej. Wow. Zaczyna się cudownie. Mimo, że to jest tylko intro. Już mówi nam bardzo, bardzo dużo. Tera. To jest ten koleś chyba. On wydaje mi się taką najmniej znaczącą, bo o Roxasie wiadomo, słyszeliśmy, znamy. Chociaż tutaj Ventis się on chyba nazywa. Aqua to postać, o której też wiele razy zdarzyło mi się usłyszeć, w sensie jej imię i to jak wygląda, tak? W związku z tą serią. Więc wiem, że jest ważną postacią, ale Tera? To nie jest imię, o które mi się obiło mocno o uszy. Więc dlaczego? Czy nie jest on ciekawą postacią, czy jest postacią, której nie zobaczymy nigdy więcej? Czy to był Sora i Riku, czy nie? I czemu tu nie było Kairi? Okej. Wow. To było znakomite. Nie wiem, czy nie zdradzało przypadkiem. O, ale to jest piękne. Jak ja się teraz tak czuję, jak się czuję... Ja nie chcę wiedzieć, jak się będę czuł, gdy odpalę Kingdom Hearts 3 i zobaczę coś podobnego. I zobaczę to intro, które w skrócie przedstawia wszystkie wydarzenia z tych 8 części, których jak na razie 4 uwielbiam. I mam nadzieję, że się to nie zmieni. I patrząc po tym, jak wielkie wrażenie zrobiło na mnie intro, to raczej się to nie zmieni. Więc po prostu to zacznijmy. Niestety. Z ogromnym bólem zaczynamy na normalnym poziomie trudności. Przykro mi, nie chcę tego robić, ale nie mogę. Tak chciałbym poświęcić na każdą z tych gier 60 godzin czy 100 godzin i grać na każdą z nich na najwyższym poziomie trudności, ale czas mi na to nie pozwala. Trójka, najwyższy poziom trudności od samego początku i będę się starał, będę robił wszystko w tamtej grze, co tylko możliwe, zanim jednak do tego dojdziemy. Chcę po prostu z ograniczeniami czasowymi doświadczyć tych wszystkich części. Zastanawiam się cały czas nad X-em, ale myślę, że X-a też postaram się pokazać, czyli ten prequela. Nowe światy disneyowskie ta gra nam przedstawi. Wiem, że jedna z części przedstawia też nowe światy square'owskie i mam ogromną nadzieję, największą po prostu co do Kingdom Hearts 3, że zobaczę Noctisa, to jedno, że zobaczę coś z Final Fantasy 13, to może? Ale że zobaczę coś z innych gier od Square Enix. Bo jeśli postawili pierwszy... Czy to nie jest to, co przed chwilą pokazywaliście? To jest to samo, ale ta scena walki wygląda tak mega ciekawie, tak mocarnie. Wojny właściwie, wielkiej bitwy. Wiem, że Square wrzuciło do tej gry... Czemu zaczynamy na Destiny Islands? Wrzuciło nie tylko finalowe rzeczy do jednej z części. Miejmy nadzieję, że w trójce wrzucą też coś więcej, bo ja osobiście bym chętnie zobaczył.
Chociaż też nie znam wszystkich gier Square, więc jakby akurat się trafiło coś, czego nie znam, to nie wiem, czy byłoby takie miłe. This world is just too small. Już na początek ubranie organizacji. Bardzo, bardzo charakterystyczne. I jesteś... Po tej brudce już poznaję po prostu, że jesteś kimś. Wydajesz się być tym wielkim złem. There, you see, an empty world, like a prison. Po głosie też... I imagine you will be right at home. Wydawało mi się, że mogłem tam zobaczyć trochę niebieskich włosów, ale patrząc po tym, to bardziej byłby to Roxas. Jest to Roxas, jak najbardziej. Więc, to są dwie różne osoby, ale dlaczego Nobody Sorry przybrał formę Roxasa? To jest dla mnie najbardziej teraz tajemnicze. Oj tak! Oj tak! Już tylko początek, pierwsze nutki się pojawiają tego kawałka. Wygląda bardzo Roxasowo. W sensie, że nawet ubranie ma bardzo podobne jak do tej pory. Nie wiem, co w ogóle tytuł miałby sugerować nam tej grę. Urodzony przez sen? What? Jestem nowym sercem? This is... Tak? Why are you in my heart? Co? Światło mnie przyprowadziło. Widzę światło w oddali. Yeah. Zobaczyłem za nim tutaj. That was my light. But my heart is fractured. And now... The little I have left is slipping away. To połączmy serca? Huh? Właśnie, ha? Huh? To ładnie widzimy, jak się to regeneruje, ta platforma. Nic więcej nie stracimy. I pewnego dnia będziesz wystarczająco silny, aby wygrać tą część, którą straciłeś. Thanks. Czas się teraz obudzić. Ale budzimy się na Destiny Islands? Musimy... Open the door. Jest Roxas, więc będą trzy takie platformy. Z Roxasem, z Aquą i Sterą. Nie było tu żadnego wyboru na początku, prawda? Nie wiem, bo wiem, że są tutaj trzy kampanie do odegrania, każdej z postaci. Jestem ciekaw, jak miałbym... Czy jest kolejność do wyboru, czy jest jedna zawsze taka sama? 7 gwiazd. Tych w kształcie naszyjnika Kairi, talizmana Kairi. Nie wiem, jak ty się nazywasz, ale pewnie Mr. X. Dlaczego mnie tutaj przyniosłeś? Żebym się urodził na Destiny Islands. Jakby urodził. Właściwie nie wiem, co ja robię, kim ja jestem. I więcej muzyki od Yoko Shimomury będzie w tej grze. To jest najpiękniejsze. Nie wiem, jak odległa jest to przeszłość. Wydaje mi się, że nie bardzo. Że nie są to setki czy tysiące lat. Chyba. Tylko bardziej dziesiątki
tak? Może, nie wiem. I też nie wiem, co się teraz dzieje. Pojawiamy się jako Roxas na tym świecie, ale... Ale jak? Pojawiamy się, czy przeniósł nas i jesteśmy w pokoju Roxasa ze... dwójki? Tak to wygląda przynajmniej pod wieloma względami. Przypomina go mocno. Nawet jeśli to nie jest ten sam pokój. A na pewno nie jest, ale może tak jakby. Niektóre szczegóły, niektóre przedmioty ma takie same. Czy nawet układ pokoju. A meteor shower. Ale czy nam zaspoilerowali w tym biegu wcześniej, jakie disneyowskie światy będziemy mieli? Odwiedzimy Lilo i Stitcha, czy nie? Tak może być faktycznie. Okej. W sensie będziemy mieli tu drzwi do różnych światów i tak... Tak nie wiem właśnie. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli lotów gumistatkami. Zostawmy to dla głównej trylogii. Bardzo taki klimat fantastyczny to ma. Takie odrealnione się to wszystko wydaje. Can't see much from here. I zaczynamy. Dobra, jak to wygląda? Możemy skakać. Jeśli chodzi o te wszystkie systemy interfejs, wygląda to bardzo mocno. Jak druga część. I've got time to spare. Okej. Ale jak te wydarzenia, które mamy teraz, łączą się z tym, jak ten. Nazwijmy go Panem X. Zaniósł nas na Destiny Islands i mieliśmy tu scenę, że serca łączymy. O co z tym miało chodzić? Mamy komendy, specjalne ruchy. Aha. Mogę z strzałkami i tygryskami. No to pokaż, Roxie, co potrafisz. Tak się to przyłącza? Aha, dobra, czyli... A już niech będzie w takim razie. Komendy tracimy. Ale... A co robi Aero w takim razie? Mogę to trójkątem? Aha. Czy... Właściwie nie mam pojęcia. Bardzo dużo opcji nam od początku dają. Ja rozumiem, że mogę kamerą sobie namierzać. Jestem przyzwyczajony po poprzedniej części, żeby robić double tapy. Możesz zmieniać cele, jeśli już jesteś zaznaczony. Fajnie, fajnie. Ja wiem. Ten tutorial otwierania skrzynek to zawsze największa głupota. I muszę przyznać, że w 358, jak grałem, mi absolutnie ten 3-godzinny tutorial nie przeszkadzał. Ale montując te filmy, miałem wrażenie, że po prostu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty odcinek to tutorial za tutorialem i nic więcej. Gdzie grało się przyjemnie. Ale w kontekście całości faktycznie wydawało się to troszeczkę dziwne. Jak wielką częścią gry wydawały się być tutoriale. O, jak milutko po prostu jest zacząć nowe Kingdom Hearts. I to takie nowe. Nie, że głupi spin-off. Choć jak na razie oba spin-offy były cudowne. Wow! Ale to jednak cały czas nie to samo. Jak dużo narzekałem na dwójkę, to cały czas tą grę uwielbiam. Także też cały czas dziwnie mi Roxasa tu widzieć. Why does it seem so familiar? Właśnie. O co z tym chodzi? Tutaj wygląda, jakby Roxas już miał poprzednie życie i to było jego drugie życie, a potem w drugiej części ma trzecie życie, więc jakiś taki motyw jak Link czy coś, że jakby wraca. Tak? Nie wiem. Aqua czy... Aqua, dobra. Tak z twarzy nie wyglądałaś jak ty. Give me a break, Aqua. Ven, you hopeless sleepyhead. You know, you should have at least brought a blanket. But did I dream that place up? It really felt like I'd been there before. Looking up at the stars.
Except you've always lived here with us. Yeah. I know. Okej, czyli już na początku nam mówią, że coś jest z Roxasem nie tak. Bardzo, bardzo nie tak. Hey, Aqua. You ever wonder what stars are? Where light comes from? Well, they say that every star up there is another world. Tak myślałem. Bardzo, bardzo. Terra. Tak myślałem, jak już tutaj we dwójkę usiedli. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now! You're too young to know now. Quit treating me like a kid! Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Wydaje się to bardzo odbijać początek pierwszej części, tak bardzo celowo. Znowu mamy trójkę bohaterów, która wyrusza na podbój świata. Oh yeah! Terra, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. I made us good luck charms. Wow! Here. I get one too? Of course. One for each of us. Yeah. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection. So as long as you and your friends carry good luck charms shaped like it, nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. Technically, I think you're supposed to make them with seashells, but I did the best with what I had. Why, sometimes you are such a girl. Hey, what do you mean sometimes? So this isn't a real good luck charm? Well, that's yet to be seen. But I did work a little magic on it. Really? What? An unbreakable connection. To jest piękne, ale czy ma to efekt też w rozgrywce, czy nie? Możemy korzystać z mocy naszych przyjaciół jakimś takim delinkiem. Well, tomorrow's the exam. Anybody wanna spar? I can take you. Kompletnie inny klimat ta gra ma niż pozostałe części. Takie bardzo, bardziej typowe, finalowe fantazje. Takie rodzaj fantazji świata z Final Fantasy i rodzaj opowieści. Co mi się bardzo podobało, bo uwielbiam tę grę. I teraz to przechodzimy do innej postaci chyba, tak czy nie? Tak. Bardzo dziwnego voice actora wybrali dla Tery. Możesz się bronić, jak to płynniutko działa. Okej, okay, ja rozumiem. Może... Ej! Twój miecz tutaj... Miecz Tery... O, nie jestem pewny. Wydaje mi się, że jak mieliśmy wcześniej tą postać... Tego rycerza jednego z tej trójki, tak? W tej takiej średniowiecznej, ale... No, jednego z tej trójki naszej, tak? Nie wiem, czy Terra, czy Roxas, czy Aqua. Ale w następnych częściach się pojawiał właśnie ten rycerz w tej zbroi. Nie pamiętam, który miecz miał. Wydaje mi się, że właśnie ten, którym Terra teraz walczy. Ja tak nie powinienem teraz pomijać, bo ta gra robi naprawdę dużo nowych rzeczy. I nie mogę jej traktować jak spin-off w stylu właśnie poprzednich. Okej? Okay. Nie wiem, co właściwie. Dużo opcji, ale opcji, które wydają się być ciekawiej zintegrowane niż to wszystko w dwójce, bo dwójka dawała mnóstwo opcji, ale one były od siebie oddzielone. Ta gra wydaje się mieć wszystko zintegrowane ze sobą, ładnie połączone. Zobaczymy. Dobra, spokojnie, skupmy się na tym. Za pomocą trójkątów. A co? Możesz wykonywać ataki, które będą zapełniały ci wskaźnik komend, aby zmienić style komend. Co? Well, that works fine if you're fighting one-on-one.
But you need to know how to handle a crowd, too. No dobra, minusu. Shotlock? Co to takiego? Ale fajnie, że przełączamy się teraz pomiędzy trzema postaciami. Przytrzymaj R1. Co? Wielki okrąg się pojawi. Lewą gałką celuje? Nie wiem, właściwie. Wtedy naciśnij X, aby zeshotlockować. Nie wiem! Nie wiem, okej. Okay. To wygląda ciekawie. Poszło? Poszło, dobra. To jest dobry system. Okej, let's wrap this up. Zaczynają nam od razu z wielką ilością mechanik. Zacznijmy sobie Terą? Niech będzie. Dlatego, że jest na samej górze. Chcę jakby w tym, jak gra wie najlepiej, powiedzmy. Gra niech decyduje za mnie, jak chcę, żeby to wszystko robić. I potem mamy soniczne przedstawienie, to wiemy, którego ataku będę używał sobie najwięcej. Mogę robić uniki od samego początku gry. Jak miło po prostu. Tego mi tak bardzo brakowało do tej pory. Jesteś? A czemu jeden na jeden? It comes with experience. Ja właśnie jestem ciekaw tego, jakie Rockstar ma doświadczenie. Nie chcę, wystarczy mi. Chociaż teraz, jak teraz na to patrzę, broń Rockstarsa też wydaje się znajoma. It's like the master said. Power is born within the heart. When the time is right, you just need to look inside yourself, and you'll find it there. Co? I zapisy, i świat, i w ogóle dużo tego jest dla mnie. Za dużo na razie. Czuję się przytłoczony. Nie róbcie mi tak. You don't want to lose track of stuff that's happened. Nie wiem, czy to akurat potrzebne. Żebyście mi fabularnie tłumaczyli i właściwie tak sugerowali, że hej, zapisz grę. Ta gra ma niezwykle taki... jakby... wybuchowy klimat na początek. Taki pozytywnie. Hey, we're gonna head back. Yeah, me too. Że wielka, bohaterska podróż przed nami. Obawiam się, że to się zmieni z czasem i tylko i wyłącznie dla kontrastu to pokazują. Że zaczynamy tak radośnie, pełni nadziei, pełni chęci do akcji, aby skończyć w dniu 357 pod tytuł Łzy. Together. Always. Po tylu grach ja po prostu już... Już się boję, jak te postacie coś mówią. That would be the last night we ever spent beneath the same stars. Już nie ufam tym grom, że będzie ta historia miała dobre zakończenie. Dla kogokolwiek. Ale już Mickey się znikąd pojawia, czy Mickey ich tutaj testuje na przykład i będzie ważną częścią naszej drużyny jakby. Nie, tylko nie ty. Nie cierpię ciebie. Kim ty jesteś i czemu ciebie tak nie lubię? Nie powiesz. Mickey. Ja? I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. Coraz bardziej cię nie lubię. Hmm? Nie pomagasz sobie tym. Hej, wiem wszystko, ale będę mówił w taki pogmatwany sposób, abyś musiał się męczyć i rozszyfrowywać to, co mówię, aby też przeciągać wszystko na 15-minutowe monologi, żebyście wiedzieli, jaki jestem ważny. A to niezłe. A to naprawdę niezłe, że we trójkę tutaj zaczynamy. Ale to jest moment, kiedy swoją ścieżkę wybieramy. Tak. Okej. Ale... czy jest to taka historia typu te same wydarzenia z różnych perspektyw, czy nie? Mam nadzieję, że tak, bo lubię takie motywy. To mi się wydaje idealna kolejność. Od najmniej ciekawej historii do najbardziej ciekawej. Znaczy, nie wiem, Terra jest spoko, ale wydaje się takim maksymalnie typowym głównym bohaterem jakiejkolwiek gry, czy japońskiej, czy nie.
który sobie wiele nie pokazuje, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Pozostała dwójka jest dużo bardziej ciekawa, no i o Aqui... O wodzie tyle słyszałem po prostu, że jestem ciekaw jej historii. Roxas to Roxas, a Terra? No taki ziemniak trochę. Ale od niego sobie zaczniemy też. Wszystkie te wasze bronie wyglądają trochę znajomo. Okej. Jest nasz wielki złoczyńca tej gry. Którego już nie lubimy. I który już nas nie lubi. Takie buty nosiła... Nie pamiętam jak ona miała im... Był ktoś ten trzeci w poprzedniej części? A, nieważne, coś mi się pomyliło chyba. Today you will be examined for the mark of mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. Jak to? This is neither a competition, nor a battle for supremacy. Zapomnieliście not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. Tom? I trust you are ready. Yes. Then let the examination begin. Ja już się pogubiłem w tych imionach troszeczkę. Xehanort to nie był uczeń Ansema? I to nie był Zemnas? Ale on to nie... On to Zigbar? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że dwie osoby mają to same imię. Mamy dwóch Ansemów, którzy są kompletnie innymi osobami. Mamy dwóch Xehanortów, którzy są kompletnie innymi osobami, tak? Nie? Już sam nie wiem. Zaczyna się to... Zaczyna się gubić trochę w tym. Seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He can take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Ben. Ben, eh? Zniszcz pulę światła. Aha. Uwielbiam klimat tej gry na razie, naprawdę. Jest czymś kompletnie innym niż cokolwiek do tej pory, co Kingdom Heartsy pokazywały. I za to jest dla mnie tak niesamowicie... Mogę tak? Wszystko w ciebie, niech będzie. Wystarczająco. I jeszcze zostanie nam trochę energii, to możemy od razu do kolejnego jakby. System menusów w tej grze jest bardzo interesujący, bo menusami wybieramy sobie różne ataki. A nie różne opcje z menu, tak? Przecież mieliśmy jedną opcję zaatakowania. Tutaj mamy trzy do wyboru. Właśnie nie wiem w tym rzecz. Teraz finishera możemy zrobić. Możemy atakować X-em. Ale co mamy wybrane? To inaczej atakujemy, czy nie? Dobra, ten system to ja będę musiał sobie ogarnąć, a to nie będzie łatwe. A wszystko zrób do niego. Mogę zaznaczyć? Mogę, nie mieliśmy... Ej, a coś się... Aha, bo X-em się potwierdza. Lubię te ślizgi. Uwielbiam soniczne ostrze. Cały czas jest to mój ulubiony atak ze całego uniwersum tej gry. Koło umiejętności, które Cloud potrafi. Co za dużo tego? Boję się po prostu, że ja nie ogarnę tego wszystkiego, jak tu jest dużo tych mechanik. Okej. Mniej więcej rozumiem. That was unexpected. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test, one I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Brzmi ciekawie, brzmi bardzo fajnie, że nie gramy, żeby wygrać, gramy, żeby pokazać, że walczymy ze sobą, pokażemy swoją wspólną siłę. Co? O, dzień dobry. Ja proszę o muro, dzień dobry. To był utwór, który nie grał,
Tak, jak w Kingdom Hearts 2 jest walka z jedną osobą z naszej trójki tutaj, w tej grze. To ten kawałek leciał, który tutaj na kilka sekund usłyszeliśmy. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you failed to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness, where did it come from? What do you make of Ventus? He ain't gonna cut it. Kim ty jesteś? Czemu jesteś? Somebody's gotta break that loser in. Roxas, co ty? Not here, you won't. I have to keep up appearances. Roxas. I know that. Czemu ty? Kim? He just needs a little incentive to leave home. Co? Sorry. Tak na 90% dla mnie byłby to Roxas. Nie wiem, kto inny miałby to być. There's darkness within me. W sensie wygląda jak Roxas, brzmi jak Roxas, a kim jest, to skąd ja mam wiedzieć? I know I'm strong enough to hold it back. Yes. You are indeed strong. The darkness has nothing to fear. To? Master Xehanort. And yet, how frustrating that Ericus refutes its power. Why, you could train with him forever, and still, you'd never be a master in his eyes. But why? Help me understand, Master Xehanort. What is it that I failed to learn? You're fine as you are. Darkness cannot be destroyed. It can only be channeled. Yes. Thank you, Master. To była moja wcześniejsza myśl, że on będzie troszeczkę jak taki Riku, a Xehanort będzie jak troszeczkę taki Ansem, który będzie próbował zmanipulować Riku. Ale... O... Okej. Jest to wszystko mega interesujące. What happened? I don't know. Why isn't Ven here? Dokładnie. Very well then. I will send my pupils to investigate. Kim ty jesteś? Yes, I understand. Kim jest to miejsce? Farewell. Bywaj se. That was my dear old friend Yen Sid. Uh-huh. As you know, he is master no more. But he still keeps a close eye on the tides of light and darkness. His council serves as signposts on the road we wielders of the Keyblade must walk. We. All the more reason then for concern. For he tells me the princesses of heart are in danger. We. Not only from the forces of darkness, as you may assume, but also from a new threat. One that feeds on negativity. We? Fledgling emotions that have taken monster form. Yen Sid calls them the Unversed. Tom? As wielders of the Keyblade, you are tasked with striking down any who would upset the balance of light and darkness. The Unversed are no exception. Unversed. I tried to pass this news on to Master Xehanort, but my repeated attempts to reach him have failed. Ja rozumiem to akurat bardzo. I doubt there is any connection, and yet this all troubles me. Master Xehanort is gone? So here we are. I need you two to get this situation under control. Eliminate the Unversed and find Master Xehanort. O co z tym Unversed chodzi? I have unlocked the lanes between. Fajnie. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. Fajnie. The darkness looms closer than usual within these spaces, but your armor will protect you. Lastly,
Remember, that order must be kept. Cannot tell anyone there are other worlds. Nie powiem, ale powiem każdemu. Spoko. Fulfill your duty. Yes, master. Terra. Co? Consider this an opportunity. A second chance for you to change my mind. What? You must know. I care for you like my own son. If I could have my way, I would name you master in a second. But how can I, when you are so obsessed with power? Mm-hmm. Terra, you mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession with power, and obsession beckons the darkness. You must never forget. Thank you, Master. I swear, I will not fail you again. Cały czas wydaje mi się przypominać pod wieloma względami Riku z pierwszej części. Terra! Właśnie Terra. It's okay. O, to tak po prostu. Bum, jesteśmy Rangersami. Ale takich rycerzy mieliśmy wielokrotnie jako normalnych przeciwników w tej grze. W sensie stylistycznie podobnie wyglądających. Heartlessów mieliśmy. Szczególnie wydaje mi się w 358. Więc jesteśmy w jakby w świecie Keyblade-Wielderów. Takich właśnie pradawnych, legendarnych wojowników światła, którzy mogą się transformować, mają swoje statki kosmiczne z kieszeni wyciągające. Widzę co? Mamy tutaj połączenie z Ventusem. Ale czy system jak Persona, czy nie? Czy mamy tylko połączenie z Ventusem i Aku, czy z po prostu milionem różnych postaci na świecie? Brzmi mi to... Tak, dobra, więc jest to coś bardzo jak Persona chyba. I możemy używać ataków innych postaci? To ciekawe. Pokonywanie przeciwników sprawia, że będą specjalne... Tutaj emblematy wyrzucali, zbieraj je, aby wzmocnić daną formę. Czyli mamy stosunkowo uproszczone zabieranie, ulepszanie form. Tak mi się wydaje. Właśnie nie wiem co, a jednak. Wow. Faktycznie. Jest to pełnoprawne Kingdom Hearts. Trzecia wielka część. Cały czas ciężko mi uwierzyć. Ale to faktycznie się dzieje. Po tym jak, no jakby nie patrzeć miniaturowymi spin-offami było 358 i Chain of Memories, nie wiedziałem czego się spodziewać we przyszłości. Możemy się fajnie przyklejać jakby do okręgów tych. A ja nie wiem co to za świat będzie. Właściwie. I nie wiem co to za świat będzie. I co to za świat będzie. I co to za świat będzie.